Dzień dobry, witam serdecznie ponownie Państwa. Chcieliśmy dzisiaj się spotkać z kilku powodów. Przede wszystkim chcieliśmy przedstawić nową twarz w klubie Wigry Suwałki. Jest to osoba, która będzie dyrektorem sportowym. W zasadzie od wczoraj już jest w klubie. Siergiej Chytrykow. Człowiek z Białorusi, ale wychowany w Polsce, bo zdecydowaną większość życia spędził w Polsce. Tu zresztą pochwali się, ale sam ukończył i studia, i wcześniejsze szkoły w Polsce. Mimo że Siergiej jest młodym człowiekiem, to ma dość bogate doświadczenie. 8 sezonów pracował w dziale skautingu Lecha Poznań, 4 sezony w Legii Warszawa i mam nadzieję, że swoje zdobyte doświadczenie wykorzysta w pracy w naszym klubie. Poza tym wszyscy wiemy, że za kilka dni inauguracja 6. już sezonu Wigier w pierwszej lidze. Jesteśmy tak naprawdę w trakcie finalizacji ostatecznego składu kadry pierwszoligowej drużyny, ale nie tylko na pierwszoligowej drużynie, że tak powiem, składa się życie naszego klubu i mamy postawione sobie cele na ten sezon. Wiadomo, że ten sportowy, czyli utrzymanie Wigier w pierwszej lidze, jest jednym z ważniejszych celów, ale również chcemy podnieść wartość marketingową klubu poprzez szereg różnych działań. Pierwsze działanie już niedługo będzie można zobaczyć. Od 1 sierpnia rusza tak naprawdę pierwszy profesjonalny klubowy sklep. Będzie zlokalizowany nieopodal Galerii Handlowej Plaza. Będzie tam można kupić oprócz gadżetów klubowych również wiele wyrobów sportowych innych marek. Także myślę, że uda się to dobrze poprowadzić, a zamierzamy całkowity dochód z tej działalności przeznaczyć na rozwój piłki młodzieżowej, jakże ważnej, bo wiadomo, że chcemy jak najwięcej wychowywać piłkarzy. Kamil za chwilę powie właśnie, co się dzieje w piłce młodzieżowej. I to tak na początek mówię, myślę, że chciałbym, żeby tutaj nowy dyrektor sportowy coś więcej powiedział o sobie. Może by Państwo będą mieli do pytania, także. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, dziękuję Panie Prezesie za szansę. Jestem młodą osobą, na pewno osobą bardzo ambitną. Od dłuższego czasu przygotowałem się do roli bycia dyrektorem sportowym. Postaram się w pełni wykonywać swoje zadania. Mam nadzieję na długą i owocną współpracę tutaj w klubie. Postaramy się realizować zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o dział skautingu, czyli o selekcję zawodników, nie tylko na poziomie seniorskim, jak i również na poziomie młodzieżowym. I tutaj pod tym kątem też będziemy się chcieli rozwijać. Może. Dalekosiężne plany to na przykład? Nieustanny progres na pewno. Na pewno wzmocnienie kadry pierwszego zespołu. Na pewno poszukiwania zawodników w regionie, nie tylko pod kątem pierwszego zespołu. Czy to znaczy, że Wigry będą budowały swoją siatkę skautingu? Tak, zdecydowanie. I gdzie, jak, czy to będą i kraj, i zagranica, i czy to jest też... No na pewno będziemy się chcieli stopniowo rozwijać i na początek skupmy się na regionie. Później stopniowo pewnie będziemy zwiększali swój zasięg. Nie wykluczam tego, że będziemy szukali zawodników również za granicą, czyli Litwa, Łotwa, może Białoruś, Estonia. Zobaczymy, na pewno stopniowo to trzeba robić i żeby przeprowadzić i budować stopniowo zespół, żeby robił progres, potrzeba czasu, dużo obserwacji, dużo wyjazdów, więc będziemy stopniowo zwiększali zasięg obserwacji. Czy brał Pan udział w transferach, które do tej pory nastąpiły tego lata i czy planuje Pan jeszcze dokonać ich przed okienkiem, przed zamknięciem okienka transferowego?
dołączyłem wczoraj do zespołu i nie wykluczam, że jeszcze będą jakieś wzmocnienia. No wcześniej niestety nie miałem okazji doradzać prezesom przy transferach. Czy jest coś nowego, co pan chce tu wdrożyć, a czego tutaj nie ma, a co zauważył pan w poprzednich miejscach? No na pewno będę chciał w najbliższym czasie zrobić obserwacje, jak funkcjonuje klub, jak funkcjonuje przede wszystkim pierwszy zespół, jak funkcjonują zespoły juniorskie. No i myślę, że dopiero później będę w stanie Państwu powiedzieć coś więcej. No na pewno tam, gdzie będzie brakowało pewnych standardów, będziemy próbowali je wprowadzać. Pytanie do prezesa. Wigry odbywały się, były lata bez dyrektora sportowego. Skąd konieczność jednak zatrudnienia osoby na tym stanowisku? No. Że nie było w klubie dyrektora sportowego, natomiast jak sięgniemy pamięcią, to największe sukcesy Wigier były w momencie, kiedy dyrektorem sportowym był znany wszystkim Jacek Zieliński i zajmował się tym bardzo dobrze i klub również dokonywał wtedy ciekawych transferów. Zresztą tych zawodników możemy teraz zobaczyć na niektórych nawet w reprezentacji polskich, ale co najmniej kilkunastu biega po boiskach ekstraklasy, gra w ligach zagranicznych, tak jak Damian Kądzior chociażby. Dlatego musi w klubie pierwszoligowym być taka osoba, która będzie zajmowała się właśnie tym działem skautingu, która będzie również brała udział w życiu jakby sztabu pierwszoligowych trenerów, ale również dotyczy to współpracy z akademią, z grupami młodzieżowymi, bo to jest jeden z głównych celów, tak jak utrzymanie Wigier w pierwszej lidze, ale rozwój naszej piłki młodzieżowej. Mamy ponad 500 zawodników, którzy na codziennie uczęszczają. Ostatnio widziałem nawet dane z poprzedniego sezonu, że blisko 5000 godzin treningów grup młodzieżowych w trakcie całego sezonu, blisko 400 bodajże 40 meczów rozgrywkowych plus drugie prawie tyle samo meczów towarzyskich, turniejowych, także to jest naprawdę ogromna masa i dlatego uważam, że jest to słuszna decyzja, tym bardziej, że ze sztabu szkoleniowego pierwszoligowej drużyny ubył jeden trener. Także można powiedzieć, że ta ilościowo tutaj nic się nie zmienia no i ja jestem pełen nadziei, że tak powiem, słowa przerodzą się w czyny i że będziemy tutaj wspólnie zadowoleni my z pracy nowego dyrektora, a dyrektor z pracy w klubie Wigry Suwałki. Panie prezesie, nie wiem, ale to chyba w temacie, na niedawno miesiąc albo dwa miesiące temu na sesji Rady Miasta w toku dyskusji padł temat Wigier i pan prezydent podnosił tu taką kwestię, że ten dzień meczowy przynosi niewielki przychód dla klubu, że tych kibiców jest niewielu, że nie ma tego kibicowskiego życia. Czy zaczyna się kolejka, czy klub ma jakiś pomysł, żeby obudzić te kibicowskie pasje wśród mieszkańców Suwałk? Na pewno będziemy czynili starania, żeby, że tak powiem, mecze były atrakcyjne. Natomiast ja nie do końca zgodzę się z tymi z bardzo słabymi jakby danymi, ponieważ ten raport, byłem ostatnio już na spotkaniu pierwszej ligi, wiele klubów pokazało dane, twierdząc, że raport ten, który był jakby tutaj przywoływany, zawiera wiele nieścisłości, chociażby takich jak wiele klubów, tak jak Wigry zresztą ma stypendia, tam nie było wzięte pod uwagę. Natomiast blisko 1200 osób średnia, ja osobiście nie jestem zadowolony z takiej liczby średniej kibiców na jednym meczu, ale
Myślę, że i tak to jest najpopularniejsza dyscyplina obecnie sportu, zdecydowanie w Suwałkach, i będziemy robili wszystko, żeby ta średnia podchodziła pod 2000, tak jak bywało to w poprzednich latach. Do tego wiadomo, potrzebne są wyniki sportowe, bo kibic lubi chodzić wtedy, kiedy wygrywa się mecze, ale również będziemy chcieli te mecze uatrakcyjnić, między innymi dzień meczowy każdy będziemy zaczynali właśnie w nowym sklepie. Nie możemy jeszcze niestety od tego pierwszego, bo dopiero od meczu, a od 1 sierpnia rusza sklep Wigier Suwałki i będziemy też wykorzystywali jego do rozpoczęcia jakby dnia meczowego, ale jakby chcemy najpierw zrobić, a później o tym mówić, tak? Kadra zespołu kiedy już tak będzie zamknięta? I zawodników na jakich pozycjach? Kadra zespołu będzie zamknięta 31 sierpnia, kiedy się zamyka okienko transferowe. Jak sięgniemy pamięcią, w Wigrach zawsze na koniec, jak była potrzeba, to czyniliśmy zawsze starania, żeby ten zespół wzmocnić. Natomiast trwają teraz rozmowy z trzema piłkarzami na różnych pozycjach. Nie chciałbym mówić o nazwiskach. Są to piłkarze, którzy mają za sobą grę i w pierwszej lidze, i w ekstraklasie. Bo chcemy ten zespół jeszcze wzmocnić, żeby po prostu na każdej pozycji był racjonalnie zbudowany, żeby był również zawodnik doświadczony, ale no wiadomo, opieramy ten zespół na zawodnikach głodnych sukcesu, na mających marzenia być wielkimi piłkarzami. Przez tyle lat to nam się udawało i myślę, że w tym roku zrobimy wszystko, żeby również osiągnąć swój cel. No mówię, bo cel jest jasny, prosty i przejrzysty. Utrzymanie Wigier w pierwszej lidze to jest to, o co. No i oczywiście efektowna gra, bo strzelanie bramek, bo to emocje, bo to przyciąga kibiców. Ale ten cel główny to jest pierwsza liga, ponieważ gdybyśmy nawet nie wiem jakich zawodników mieli, to na tą chwilę zdajemy sobie wszyscy sprawę, iż infrastruktura, która jest bardzo fajna na pierwszą ligę, nie wchodziłaby w grę, bo są nowe przepisy od tego sezonu i Raków Częstochowa skorzystał jako ostatnia drużyna, że może grać na innych stadionach w Ekstraklasie, ale ja bym tutaj mówię, nie, my chodzimy twardo po ziemi, mamy swoje cele, swoje założenia i oprócz, cały czas powtarzam, rozwój tej młodzieży, już w kadrze pierwszego zespołu znajduje się kilku wychowanków, którzy podpisali umowy i uważam, że jakieś tam zmiany, które w najbliższym czasie nastąpią, spowodują jeszcze, że ten rozwój naszego piłkarstwa młodzieżowego będzie jeszcze lepszy. Myślę, że tutaj Kamil najwięcej może powiedzieć, ponieważ zostały złożone odpowiednie wnioski o tą słynną teraz w Polsce standaryzację i to wszystko będzie służyło temu, żeby było pod względem szkoleniowym lepiej. Jeszcze tylko Filipa Karbowego zapytam, dosyć późno odszedł. No, jak to w życiu, tak? Coś się zaczyna, coś się kończy. Filip odszedł do Zagłębia Sosnowiec, no i grał u nas przez jeden sezon, dołożył swoją cegiełkę do tego, że ten klub się utrzymał. Ze swojej strony życzę powodzenia, bo tak jest w życiu. Piłkarze zmieniają kluby, no i to wszystko, co chciałbym na ten temat powiedzieć. To o czym prezes mówił, no Wigry Suwałki, klub piłkarski to nie tylko ten pierwszy zespół, to również grupy młodzieżowe i grupy dziecięce. Zespół pierwszy rozpoczął swoje przygotowania, jak wiadomo, miesiąc temu, kończy te przygotowania, zaczyna się liga, natomiast grupy młodzieżowe, grupy dziecięce miały ten miesiąc tak naprawdę wakacji, przygotowania do kolejnego sezonu właśnie się rozpoczynają się treningi tych najstarszych grup juniorskich i też tych dziecięcych akademii. Za chwilkę dzieci i młodzież wyjadą na obozy przygotowawcze i od tego zaczną przygotowania do kolejnego sezonu. Przed tym kolejnym sezonem, przed grupami młodzieżowymi i akademią też zostały postawione nowe cele i jeżeli chodzi o te grupy młodzieżowe, najstarsze, junior starszy, junior młodszy, tutaj zakładamy sobie, że chcielibyśmy, aby jak najszybciej te drużyny zaczęły występy w rozgrywkach na poziomie centralnym.
Drużyna juniora starszego chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, czyli po zakończeniu następnej rundy, awansowała do ligi makroregionalnej, a te młodsze grupy młodzieżowe jak najszybciej też taką ścieżką kroczyły do tych centralnych lig. Także to cel, jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, jeżeli chodzi o akademię, to przed tym nowym sezonem taki dosyć poważny przed nami wyzwanie, cel bardziej może organizacyjny. Jak wiadomo, Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił proces certyfikacji szkółek i akademii piłkarskich. Nasza akademia jest, no, powiedziałbym, jakby na bardzo zaawansowanym już etapie aplikacji. W tej certyfikacji w zasadzie wszystkie dokumenty potrzebne złożyliśmy. Wydaje mi się, że spełniamy kryteria określone przez związek. Także jesteśmy na takim finalnym etapie. Zamykamy to. Oczywiście ostateczne decyzje zgodnie z harmonogramem tego programu zostaną podjęte we wrześniu tego roku, także to takie bardziej może organizacyjne wyzwanie, natomiast jeżeli chodzi o te sportowe, piłkarskie, to cały czas jak najbardziej rozwój przede wszystkim dzieci, ale też stawiamy sobie za cel cały czas podnoszenie jakości tego szkolenia, podnoszenie wiedzy trenerów, szkoleniowców, którzy tutaj z nami u nas w klubie, w akademii pracują. Staramy się na to cały czas stawiać i będziemy. To też, o czym prezes mówił, każdy sezon to jest właśnie kilkaset spotkań rozegranych. Według tutaj statystyk w ubiegłym roku ponad 800 spotkań. Myślę, że w przyszłym roku będzie tych spotkań jeszcze więcej, pewnie około 1000 meczów w ciągu roku. Przed nami też w najbliższym sezonie oczywiście imprezy, te takie piłkarskie, które już na stałe wpisały się w kalendarz naszego klubu, akademii i w kalendarz też sportowy naszego miasta. W zasadzie kończymy w tej chwili przygotowania do memoriału Grzegorza Wołągiewicza, który odbędzie się tradycyjnie na przełomie sierpnia i września tutaj na stadionie przy ulicy Zarzecze. No i kolejne imprezy, myślę, że grudniowy pewnie turniej mikołajkowy i te wszystkie przedsięwzięcia, które co roku realizuje Akademia, w tym roku również będziemy starali się jak najlepiej zrealizować.